Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest hoax. I nagrywam to tak bardzo na szybko, bo chwilowo mi odeszła choroba, czyli katar. I chcę to szybko nagrać, dopóki mam jeszcze czas. Tak więc kontynuujemy operację Torchlight. Artemis wyprowadziło potężny atak z zaskoczenia Stany Zjednoczone, który zaczął się od błyskawicznego szturmu na stolicę. Dzięki bohaterskim wysiłkom garstki obrońców, Waszyngton wciąż jest w rękach USA, ale sytuacja jest krytyczna, a więc tak. 100% myśliwców i tu jest ta misja, o której mówiłem. F-15 Eagle. Czy F-15 ma pociski MA Multi? Nie, nie ma. Katar mi wraca. Niedobrze. Ja szukam samolotu, który ma pociski Multi. F-15. To ma tylko G-Strike'i. Czemu szukał tej... O, coś... coś tu? To chyba to, co nie? 60 pocisk, ale aspekt. Nie wiem. Nie, multi-target, tak się nazywają chyba. Dobra, ja szukam. O, jest multi-target AA. Tylko czemu... Dlaczego szukam w ogóle... Boże, ogar. Już. Dlaczego szukam tych rakiet? Otóż ta misja jest bardzo przyjemna. Boże, jaki mam. Bardzo przyjemna, ale niestety przechodzimy ją chyba trzy razy wyborowo. Tym, co gra daje tym samolotem, myśliwcem. I nichu, ja nie umiałem ją przejść, to sobie powiedziałem, muszę mieć pociski multi, bo się nie da. O. Dobra, biorę Su-27. No bo się nie da. No i przyszedłem za pierwszym razem. Dobra, Su-27. Pamiętam, że wtedy wziąłem F-16 chyba. Ale nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Lecimy. O kur... Tak, musimy ochronić prezydenta. Boże, czuję jak mi katar się nalega, ale próbuję jakoś żyć! A ma, tam ma dolecieć. Tak, listopad 4. Bo... Lothawks tu Cytadela. Uwaga, wykrywam kilku bandytów zbliżających się do was, kurs 180. Lecą szybko i chyba chcą narozrabiać. Lothawks, przyjęliśmy. Dobra, chłopaki, do roboty. Cóż za tobą, Kasper? Nauczyłem się już korzystać z pocisków A, trzeba wlecieć za samolot albo nad. Chcecie odpalić. Orzeł musi znajdować się poza tymi okręgami. Musicie zestrzeliwać bandytów albo wlatywać w okręgi i zmuszać ich do zaatakowania. Zrozumiano? Przyjęliśmy Cytadela. Załatwić Kur. Bandytów albo wlecieć w ich okrąg działania i zmusić do zaatakowania nas. Tak jest. No to do roboty. Bandyci chyba są płatni. Musimy się do nich dobierzemy. O, dobra, atakujemy więc. Trafię, 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 trafię. Trafiłem. Nowa grupa bandytów zbliża się do waszych pozycji. Widzę. 060. Przyjąłem kontrola. Widzimy bandytów. Lećcie, pobagierzy moi. Dlaczego Air Force One nie może lecieć po poziomej linii, a nie jakieś zakręty? Co, wiatry? Kury.
Kurde! Dowódco Hawks, głoszę! Namierza nas wrogi pocisk! Ten gość zaraz nas pochodzi! Gdzie nasza eskorta? Tutaj! Dowódca Hawks, niszczycę! Lord Hawks, głoszę! Zbliżają się do nas bandyci i to szybko! Gdzie jesteście, chłopaki? Uważajcie, chłopaki! Nie możemy przepuścić ani jednego gamonia! Tym razem nas latują na pełnej prędkości! Kasper, załatw tego gościa! Jedynka poszła! Uważaj, Kasper! Masz bandytę na ogonie! Na piątej! Poniżej ciebie! Zaliabła! Osadzili mnie! Kręcą, trzymaj się orła! Ja nie dam rady go słaniać! Uważaj, Kasper! Jest jeszcze dwóch na 060! Szybko się zbliżają! Oni gadają tak często, że nawet ja nie mam czasu na komentarz. I właśnie dlatego były mi potrzebne pociski multi. Tak, prosty powód. Dużo tych myśliwców. Trzeba się szybko wracać. Mamy pudło. Mamy pudło. Shit. Uwaga! Tym razem walą prosto na orła. Nie zatkają się. I już widzę, jak walą prosto na orła. No cicho! Przecież wiem! Kurde, coś czuję, że będę musiał powtarzać. Już mi się robi gorąco. Szlak! Trafcie, trafcie wszystkie, please! Jest! I powiedzcie mi, że tego bez AA by się nie zrobiło. Shit. Nie trafi. Minął. Wow! Rozwalcie go! Trafi! Jeden, dwa... Chyba trafiłem, co nie? Chodź tu, pajacu. Major Wallace jest wciąż na tym kanale. Prezydent chce z tym rozmawiać. Wallace, słucham. Major, potrzebuję wszelkich informacji. Co się dzieje? Panie prezydencie, wciąż staramy się to ustalić. Sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. Otrzymujemy wiele sprzecznych meldunków. A co wiecie na pewno? Cóż, sir, wiemy, że Artemis dokonało potężnego, skoordynowanego ataku na Stany Zjednoczone. Uderzyli w główne centra wojskowe i cywilne wzdłuż wschodniego wybrzeża. W jakiś sposób siłą Artemis udało się wyłączyć tarczę antyrakietową SLAMS. Wyeliminowali także część naszych satelitów komunikacyjnych i zwiadowczych. W tej chwili nie mamy pojęcia, na jaką skalę prowadzone jest natarcie i jakie podniosły straty. Zakładamy, że są bardzo duże. Nie pamiętajcie, USA jest w stanie wojny. W tej chwili zalecam postawienie sił wojskowych w Defcon 1. Rozumiem, majorze, ale w tej chwili martwi mnie arsenał jądrowy. Dłożył! Chyba mam jakiś problem z komunikacją. Lord Hawks, słyszycie nas? Może tu Kasper. To nie wasz problem, mamy tu jakieś dziwne zakłócenia. Dzień dobry, panie. O ty chuju! Dyrektor generalny Artemis Global Security. W interesie zarówno kraju, jak i mojej firmy wzywam, by nakazał pan swoją osobą się, a drugi nie zajmie się musiał. Panie Twinto, Stany Zjednoczone nie negocjują z terrorystami, nawet jeśli mają garnitury szyte na miarę. Terrorysta? Obaj wiemy, że to nieprawda. Jestem biznesmenem, panie prezydencie. Tak się tylko składa, że moim towarem jest wojna. Zmieniłem tę firmę w organizację, która...
Zgroza, proszę o natychmiastowe przerwanie walki. Niech pan wierzy. Dopiero się rozkręca. Do czasu, aż nie będzie pan gotów poddać się władzom USA, panie De Winter. Nie mamy o czym rozmawiać. W takim razie, panie prezydencie, jeśli nie chce pan rozmawiać ze mną, nie będzie pan mógł rozmawiać z nikim innym. Patrzcie, jaki cwaniak. A wiecie, co jest najgorsze? Żeby mu pomogliśmy zrobić tę korporację taka, jak teraz jest. Do was bardzo szybko. Co do diabła? Mój ERS właśnie dostał świra. Mój też. Wszędzie samoloty USA, wykrywamy zagłuszanie dużej mocy na wszystkich częstotliwościach. Źródło nieznane. Cokolwiek to jest, to także na połączeniu. A więc systemy celownicze i ERS nie będą działały. Lord Hawks, uwaga! Zanim zaczęło się zagłuszanie, wykryliśmy kolejnych bandytów zbliżających się do was. Mogą pojawić się w każdej chwili. Nie no, pięknie! Lord Hawks, jesteście 50 mil od listopada 4. Wkrótce będziecie w domu. Nie polegajcie na swoich ERS-ach. Są zagłuszane i nie działają prawidłowo. Z powodu zagłuszania dłużej trwa też namierzanie wroga pociskami. Namierzanie radarowe dużo łatwiej też stracić, więc jeśli tylko je macie, odpalajcie. No, i teraz by się przydały wszystkie radarowe. Uwaga, jesteśmy prawie przy was. Rozwalcie pałk z tułożeł. Robię nam krótkie lądowanie. Łoszku! Trzymajcie ich z dala od nas jeszcze przez kilka minut, okej? Okay? Przyjąłem orzeł. Wy skoncentrujcie się na bezpiecznym posadzeniu samolotu. Resztę zostawcie nam. Kury. Fuck yeah! Fuck yeah! Śnieży się wszystko, blue screeny wyskakują. Kurde. Bez rakiet tak trochę ciężko. Tak, ciągły dźwięk. Co z tego, jak rakiety nie lecą? Dory. Powiedzcie, że wytrzymacie. Tak, zarabedą na ziemi, ale nie tak, jakby chcieli. Tak, to gdzie? Próbujemy cię ochraniać. Bierzemy te samoloty na klatę. No dokładnie. Ja pierdzielę. 10 mil na oko, 20 km. Nie wiem, ile dokładnie ma mila, to chyba półtora. 15 km. Ile można lecieć? O Jezu. O. Jest. Na zewnętrznym markerze listopada 4 i wchodzimy w perymetr obronny bazy. Jesteśmy w domu. Ustawiamy się do ostatniego podejścia. Dzięki za uratowanie nam skóry. Jesteście najlepszymi pilotami, jakich widziałem. A dziękuję. Nasza praca, orzeł. Bardzo nam miło. Chociaż jeżeli prezydent chce nam przyznać jakieś medale, nie odmówimy. Dokładnie. No, ale... Najtrudniejsze, najtrudniejsza moja misja została wykonana. Ale widzicie, na styk. Niesamowita jazda. Chwileczkę. Prezydent chce z wami mówić. O. Chcę wam podziękować za odwagę, a także za determinację w zapewnianiu bezpieczeństwa mnie i mojej rodziny. Nie ma za co. Nigdy nie zapomnę tego, co dla nas dziś uczyniliście. Obiecuję wam, że lud Ameryki również o tym usłyszy. To tylko nasza praca, sir. Nie trzeba dziękować. Panie prezydencie, co tam?
No i dobra, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jako tako zrobiłem dobrze. Wybrałem pociski AA i to było bardzo dobre posunięcie. Więc dziękuję wam, do zobaczenia i cześć.